Po prawej stronie, podobnie jak na liście nabywców, mamy dostęp do zdjęcia nabywcy, do historii sprzedaży, czyli wszystkie zaksięgowane i niezaksięgowane jeszcze dokumenty, a także statystyka i domyślne wymiary. Tutaj oczywiście w każdy z tych kwot możemy wejść i zobaczyć, jakie dokumenty składają się na dane zestawienie lub zapisy. Na górze, w narzędziach głównych i w pozostałych miejscach wstążki, mamy informacje związane z tym konkretnym nabywcą, informacje pokrewne. Także możemy stworzyć bezpośrednio nowe dokumenty lub otworzyć istniejące. Zakładka na narzędzia główne zbiera najważniejsze funkcje z pozostałych zakładek. Mamy także informacje w sekcji Zarządzaj, gdzie mogę obejrzeć, edytować, stworzyć nowy lub usunąć danego nabywcę, a także dane dotyczące notatek i linków, czyli stąd bezpośrednio mogę dodać link, który może być dowolnym plikiem o dowolnym rozszerzeniu i ten plik zostanie przypisany do tej kartoteki. Mogę także nawigować pomiędzy rekordami i ściągać filtry, czyli przesuwając się wstecz, dalej nawiguję pomiędzy poszczególnymi nabywcami. W akcjach znajdziemy bezpośrednie połączenie z nowym dokumentem, czyli stojąc na kartotece nabywcy, mogę otworzyć każdy dokument systemowy. Już to robiliśmy, pokażę jeszcze raz. Otwieram zamówienie i przechodzę do kolejnego pola. Tutaj mamy dwie serie numeracji, dwa szablony. Gdy go wybierzemy, system automatycznie wstawi naszego nabywcę. Pozostałe dokumenty także. Żądanie akceptacji, jeśli ustawienie przepływu w naszym systemie wymaga zaakceptowania czy stworzenia nowego nabywcy, tutaj możemy wysłać żądanie takiej akceptacji. Możemy do stworzenia nabywcy zastosować szablony. Przy nowym, jak będziemy dodawać nowego nabywcę, pokażę, w jaki sposób to zrobić.